Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I zanim rozpoczniemy mecz, chciałbym wam szybko powiedzieć o wczorajszym otwarciu Mistrzostw Świata i o pierwszym meczu Brazylii z Chorwacją. Naprawdę ja przez pierwsze 20 minut myślałem, że oni już przegrali. No bo ten Afro Marcelo, czy jak mu tam, no strzelił samobuja, no może i strzelił do tej bramki, ale no niestety nie swoi, do swojej niestety, no i niestety popełnił tak kardynalny błąd, ale Neymar nadrobił te straty. Ogólnie jestem z niego naprawdę happy, że takiego piłkarza mają w Brazylii jak Neymar. No drugiego takiego nie ma po prostu. Trochę jak Messi i Ronaldo razem wzięci, ale jak na swój wiek to jest naprawdę piłkarz piłkarzy. Ja tam go ogólnie nie tyle wielbię, co po prostu pochwalam takiego piłkarza. Ale co do innych też nie mam nic do zarzucenia złego, jeżeli chodzi o Ronaldo, Messiego i tam dalej znanych. Ale naprawdę ten mecz wczoraj był hardkorowy. No, Chorwacja odpaliła swój rage, kiedy strzelił Neymar w rzucie karnym. No kurde, w tej pechowej 69 minucie jakiś tam Chorwat sfaulował bodajże chyba Luisa Gustavo, nie pamiętam którego już tego piłkarza sfaulowano na polu karnym, ale był rzut karny, Neymar się przyłożył, a ten chorwacki bramkarz w ogóle nie pomyślał, mógł to wypiąstkować albo jakoś to, a on po prostu rozłożył ręce i jeszcze włożył, wpakował do swojej bramki. No ale Neymar zadowolony, serduszko pokazał. No i no bo tam u nich wczoraj był dzień walentynek, tak jak to u nas jest 14, no to u nich było to wczoraj. No trochę śmieszne, ale no tak przeszli to święto. No i przy okazji wygrali, no. I Oscar w 90 minucie naprawdę pokazał, to był ponad wysiłek to co zrobił. No trochę coś tam go wzięło, ale naprawdę mecz był rewelacyjny i czekamy na następne pokazy sił Brazylii. Nie wiem z kim oni tam będą grać, ale chyba dzisiaj bodajże będzie Hiszpania, Holandia, nie jestem pewny. Może to była plotka, może nie, zobaczymy. I tak będę codziennie oglądał te Mistrzostwa Świata, bo naprawdę to jest mundial mundiali i tego nie da się przegapić. No. Dobra, tak szybko powiedziałem wam co do tych mistrzostw, ale naprawdę polecam oglądać, jeżeli ktoś się interesuje piłką tak no w podstawowej mierze lub w takiej przeciętnej, bo ponad przeciętnej, to naprawdę te Mistrzostwa Świata to jest po prostu strzał w dziesiątkę, a takie są tylko co 4 lata, no to w ogóle aż trzeba oglądać. Dobra, to przejdźmy już do tych naszych Mistrzostw Świata internetowych w sezonach online. No, które idą nam z góry kiepsko. Chociaż ostatnio zaliczyliśmy kolejnego remisa. Nie chciałem, ja już chciałem to wygrać, chciałem mieć wygraną w kieszeni i 3 punkty. Niestety koleś jakimś kurde Nigeryjczykiem z Czarnobyla strzelił mi 2 gole. To ja odpowiedziałem drugim golem Wuciniciem i był remis. Dobra, mamy 3 punkty jeszcze, aby się utrzymać w tej lidze. To jest przewidywana, ale możemy jeszcze zaawansować do ligi 9. Nie dostaniemy na pewno mistrzostwa, bo to jest raczej niemożliwe. Dobra, zaczynamy kolejny mecz. Zobaczymy jak to się potoczy. Okej, kupiłem sobie kartę kondycji 20. Dlaczego składu, bo nie chciałem tyle kasy przepijać. Musiałem sprzedać coś tam. Nie będę mówił co. Po prostu sprzedałem i no i są w miarę dobrej kondycji. Tutaj nic nie musiałem robić. A chyba powiem wam szczerze, że zacznę składać Brazylię. Nieważne z jakiego tam klubu, ale chyba zacznę składać Brazylię. No tak mnie to jakoś zmobilizowało, jak oglądałem wczoraj te mecze. Nie, to jest po prostu coś pięknego. I chyba sobie będę składał ten brazylijski skład. Taki
No co, przeciwnik opuścił mecz, kurde. Powinno być walkoverem i punkty dla mnie. Jeszcze jakieś hajsy ewentualnie. Dobra, oni są już podpakowani, więc są gotowi. Nie wiem, kiedy skład złożę ten mój drugi tajemniczy skład. Jeszcze go nie zdradzę. Okej, okay. Ktoś nam tutaj przyszedł. Weźmy wyjazdówki. Jakie tutaj ma kostiumy. No weź, weź lepiej ten. Dobra. I zaczynamy. Oj, mi się to nie podoba. Coś czuję, żeby... A na kim mu taki menedżer? O ja pierd... On ma idealnie złożony skład z Rusków. Matko i... Nie. Już się boję. No poprzednio, a teraz to możemy jeszcze przegrać, chłopie. Tylko uważać. Kurde, jaki stadion. Te, uważać, uważać. Bystrow, kurde. Wypierdul tą piłkę Cielini, dobrze. I podaj, podaj do swojego, dobrze. O, prawie dobre podanie, ale ci nie wyszło, niestety. Kurde, musimy uważać tych Rusków, bo oni mogą zagrozić. Dobrze, Ogbona, dobrze zrobiłeś. Dobra, jakiś Anyukow. Dobra, mamy Asamoe. Asamoe, Ogbona. Caceres, no weź to wykop, Cielini. No, bardzo dalekie, naprawdę. Vidal, Ogbona, już mówiłem. Dziobinko, Tevez. Kto tam jeszcze? Chyba jest Pogba. Pepe, Lichtsteiner. Buffoniasty. O, jest Lichtsteiner. O, dobrze, no. Faul! Faul! Co Rusków faulujesz? Kurde, żeby cię, kurcze, matka przegapaciła na jakieś warzywo. Kurde. Ja mu dam. No, spalony. Dobrze ci tak. No. To za karę, że kurde. Co? Dla nas? Znaczy dla nich spalony? Jak to w ogóle jest możliwe? Dobra, nie rozpraszajmy się, bo oni tutaj mogą pokazać te ruskie mołotowy, że się z nimi nie zadziera. Dobra, Lichtsteiner dośrodkuje. O ile przepchnie Ruska. Dobrze, dośrodkowanie. Piękne. Nie wyszło, niestety. Akcja nieudana. Uważać. Uważać, mówię uważać. Kurde, będą mnie dryblować. Fuck. Fuck, mam problem. O, dobrze, bardzo dobrze. No, doskonale. To było świetne. No, trzeba przyznać. To akurat trzeba przyznać, że to było doskonałe zagranie. Dobra, Pepe ze spokojem ducha dośrodkował i... podaj. Dobrze. Kurde, dobrze. Asamoa, Asasmoa. Dośrodkuj, dośrodkuj. Jep. O, dobre, Pepe zadupił i bramkarz ich obronił. Bardzo dobre, bardzo dobre. A teraz dośrodkowanie z pola rożnego. Kurde, co to miało być? Podaj im to. Kurde, no ale nie Ruską podawać. Oszaleliście Włosi. I tam część, nie wiem, por Ameryki Południowej, bo Vidal jest z Ameryki Południowej. Lichtsteiner z Szwajcarii. O, dobre, dobre. Kurde, coraz więcej akcji tworzą. No ale niestety oni to wszystko bronią. I to jest fatalne podejście Włochów do tego. Pogba zrobi dośrodkowanie. Po raz kolejny będzie dośrodkowanie. Centra nie wyszła. Cholera jasna. Dobrze, Vidal zabrał im piłkę. Coś widać, Ruscy nie pracują tak ciężko. O, byłoby. O, i znowu mamy rożnego, bardzo dobrze. I Vidal teraz dośrodkuje. Będzie główka. Kurde, Cielini spudłował. No niestety, to nie jest chyba jego dzień na to, żeby strzelać gole. A po drugie jest środkowym obrońcą, więc tym bardziej nie ma jakby wypracowanej zdolności strzelania goli. No ktoś tam niech biegnie, Dziowinko, podaj komuś. Ale nie Ruskowi, już ci mówiłem. Nie podawać Ruskim, wykop to.
cielini wykop. Co ty robisz, idioto? Kurde, broń się. Broń się przed ruskimi. Co robisz? Kurde, no. Dobrze, Vidal, podaj mu to. Dobrze, Asasmoła. Biegnij. No czarny jak smoła, ale niech biegnie. Niech biegnie. No rzeczywiście się zagalopował, bo ja się zagadałem strasznie, a zwykle tak nie komentuję jak dzisiaj. Ale po prostu te emocje z wczorajszych mistrzostw jeszcze ze mnie nie zeszły, bo tyle się działo, że po prostu no warto oglądania i zapamiętania tego meczu. Dobrze, dośrodkuj teraz. No niestety Rusek to przebronił, ale mamy kolejny rzut rożny. Vidal to dobrze dośrodkuje i z główki może zadupi. Niestety nie wyszło i uważać. Te Bystrow, jak jesteś taki kozak, to chodź jeden na jeden. O-o, uważać. A, coś ci nie wyszło, kolego. Nie z nami takie akcje, nie z nami. Te. Lepiej się zgłoś do Putina, jak chcesz lepsze gole strzelać. Bo tutaj, no, nie na tej ziemi, no. Nie na moich meczach. Kurde, uważaj, bo Caceres, dobrze. Caceres przyjął ponownie piłkę. Dobrze. Ech, niestety nie wychwycił tej piłki Giovinco czy Tevez. Nie wiem, który to z nich tam. Kurde, uważać. Uważać, dobrze Cielini, bardzo dobrze. Obrońca postarał się jak tylko mógł, żeby tylko to obronić. Dobrze. Kurde, ale musimy uważać znowu, ponieważ oni będą chcieli kolejny atak wyprowadzić i... Ale niestety nieudanie. Dobrze. Podaj, no Pogba, idioto. Jakżeś mógł. Kurde, oni coraz więcej akcji chcą wyprowadzać. Cielini podaj, Lichtsteiner podaj. I Pepe. O Jezu, nie wyszło. Nadziali nas. Mówiąc prost. A teraz tam jakiś Rusek. No gdzie podajesz? Kurde. Nawet podań nie umiecie robić. Uwaga, uwaga. Dobrze. No ale Tevez, nie tam podawaj, tylko do swoich. Czy to jest zrozumiałe? No, byłoby blisko, a piłka by była nasza. Musimy uważać na tego Bystrowa. O kurde. Co? No i właśnie to jest ten Bystrow. Kurde, Rusek zasrany. Nie, trzeba to zremisować w drugiej połowie. I najlepiej jakby się zrobiło zmianę. Dobra, zagadałem się, szczerze mówiąc. Muszę przyznać, że aż za bardzo. Kurde, no jak wygracie włoskie maszkary, makarony. No rzuć tą piłkę, co się zastanawiasz. A to w ogóle było głupie. Podaj jakoś dobrze, bo jak źle podasz, to będzie masakra. O, Tevez. Może jeszcze wyprowadzisz jaką akcję? Nie, nie wyprowadzi. Dobra, sędzia, gwizdaj. Oj, niedobrze. Mnie się to nie podoba. Nie pochwalam tego. Dobra. Okej, coś nie tak? Okej, to może wprowadzimy tak. Marquisio zejdzie za Pogbę. Vucinic wejdzie za Teveza. I kto jeszcze? Kto jeszcze z takich mocniejszych? I może niech wejdzie... Wiecie co, na razie zostawimy. Dwie zmiany będą. Jeżeli będzie się coś naprawdę źle działo, to najwyżej zrobimy trzecią zmianę. Ale dwie zmiany trzeba zrobić. Dobra ci linii, nie chwal się. Żeś zawalił akcję, no musisz się przyznać. Dobra, ja teraz będę mniej mówić w tej drugiej połowie. Bardziej się chcę skupić na meczu, żeby to po prostu wygrać bądź zremisować znowu. A mamy jakiś inny wybór? Albo wygrywamy, albo przegrywamy, albo remisujemy. Takie mamy trzy opcje. Oj, niedobrze. Dobrze, bardzo. Doskonale. Dobra, Vucinic, biegnij. Vucinic, wiesz, gdzie jest twoje miejsce. Jeżeli teraz strzelisz gola, znaczy, że
Tam go pociągnął Rusek za koszulkę i niestety nie wyprowadził dobrej akcji. O kurde, uważać. Shit, dobrze, złapał tą piłkę. Buffon, wykop to. Dobrze. I podaj do swojego. Dziowinko oczywiście spie... Dobrze, Dziowinko! Strzelisz gola! Kur... No nie. No nie strzelił. Jaki kurde idiota. Nie. Nie można im pozwolić. Nie można im pozwolić na drugiego dołu. Postraszył mnie, bo już myślałem, że będzie 2 do jaja. Dobra. Brać tą piłkę. Kurde, Dziowinko, co ty robisz? No ja cię zaraz zadupię normalnie. I pójdziesz za Teveza. No już byśmy akcję wyprowadzili. No trzeba tych Rusków przebić, no. Nie ma co. Kurde, zrobił dalekie podanie z 30 metrów i myśli, że kozak, no. No, dobre Lichtsteiner, dobre. Trzeba przyznać. No, Pepe. Dobrze. O, jakie ładne, składne podania robić. Nie no, prosto jestem z was dumny. Te, co się pchasz? Faul, idioto, faul. Rusek mnie tu be... No, właśnie, dobrze. No, sfaulowaj mi. Dobra. Rzut wolny. Dośrodkujcie. Dobrze, Asamoah. W miarę dobrze dośrodkuj. Nie wyszło. Niestety starał się, ale nie wyszło. I teraz musimy uważać, bo chcą zrobić na nas atak. I to jest niedobrze z naszej strony. Asamoah. Dobrze, Asamoah. Podaj do niego. Podaj jeszcze raz do niego. No Dziowinko, co ty robisz? Kurde, no. Nie powiem, co to było. O, Marquisio biegnij, nie zastanawiaj się. Biegnij, zrobisz dośrodkowanie. I teraz dośrodkowanie. O, dobre. Dobre. I mamy kolejny rzut rożny. Może teraz zremisujemy. Może, nie mówię, że zremisujemy. Kurde, no. Te ruskie to bronią strasznie. No macz, miał prawie piłkę, nie zdobył jej. Czyżby mieli my to przegrać? Nie chcę tego, naprawdę nie chcę kolejnej przegranej. Jeszcze z ruskimi. A przecież wiadomo, ruskie grają chyba gorzej. Nie jestem pewny. No podaj to! Podaj to Cielini! No i jeszcze to spierdolił. O, dobrze, odbiło się, ale niestety... O, dobre, Pepe, dobrze. O, Dziowinko. Te, faul, karteczka. No, Aniukow, kurde. Zapieprzaj do kopalni. A nie mi tu, kurczę, grać w piłkę. Z czym mi fauluje napastnika, frajer zarąbany. Jeszcze jak dostanie czerwoną kartkę, to już w ogóle będę happy. Dobra. Podaj to jakoś, no. Jezu, Vidal. Co ja ci mówiłem? Składne podania, a nie mi jakieś tutaj dziadostwa tworzycie. Dobrze, Vucinic. No niestety wychwycili znowu tą piłkę i mamy problem, bo mamy 15 niecałych minut i wszystko zależy od tego, czy będzie remis, czy przegrana. Bo na wygraną ja nie liczę z góry, bo ja wiem, że to mogę jeszcze zremisować. Kurde, no uważać! Denisow jakiś, kurde. No mogą, kurde. Marquisio, podaj to. No kurde, oni są szybsi. No nic nie zrobisz. Choćbyś chciał wszystko, to i tak nie będziesz. No kurde, mogłeś mocniej podać. No 10 minut niecałe. O, dobrze. To była dobra akcja. No ale jakim cudem on przetrzymał tą piłkę? Kurde, no! Podajcie to mocniej, dobrze. Dziowinko biegniesz. No, kurde, siłuj się, dobrze.
kibice dopingują swoich. No kurde! Ale są jeszcze szanse, to wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Dobra, do środku i będzie remis. Jest remis, Vucinic, 85. minuta. Bardzo dobrze. Zatańcz sobie, zatańcz. Dobrze, Vucinic znowu pokazał, że możemy zremisować. Że z Włochami nie warto zadzierać. Pięknie Dziowinko dośrodkował z centry, a Vucinic z pięknej główki w prawą stronę bramki. Właściwie w prawy róg bramki wykierował z główeczki. Co, jakie zmiany mi ty robisz? A w sumie ja też zrobię jakąś zmianę, skoro tak. Jacy oni tu są wymęczeni, to jest masakra. Kogo by tu wymienić, takiego najlepszego? Kogo by tu dać? A może dajmy Barca Gliego i niech zejdzie... ten... Kto by tu zszedł? A niech zejdzie Caceres. Dobra. Ja już swoją zmianę zrobiłem. Pewnie Rusek też wprowadził jakąś zmianę. No właśnie, jakieś kurde kurdiaszowy, Jungi, Szungi. Chujemuje dzikie węże i myśli, że jeszcze może wygrać. Dobra. Możemy jeszcze to nawet przebić. Jeżeli wyprowadzimy precyzyjną, perfekcyjną i bezbłędną akcję, wtedy to możemy wygrać nawet. Tylko musimy uważać, bo teraz oni tu coś planują. Oni coś tu planują, broń to, Buffon, przecież to było proste do obronienia i obronił, tak zrobił. O, dobrze, dobrze, no idziesz, kurde no. A byłeś blisko, naprawdę bardzo blisko. O, dobre. O, podał do bramkarza, idiota. I myśli, że coś mu to da. Podaj, dobrze. A Sasmoła. Pchaj się z tym Ruskiem, pchaj. Możecie wygrać, ja was wierzę. Jeszcze jedna taka akcja. Kurde, faul. Te Ruskie to często faulują. Dobra, a Sasmoła. No nie wyszło. I znowu będzie remis, no nie gadajcie. Te. Zabrać mu tą piłkę. Bardzo dobrze. I znowu remis. No to jest po prostu niewiarygodne. Kolejny raz zremisowaliśmy. Już trzeci raz z rzędu. Czy to jest możliwe? Tak Szpakowski mówi. Tak, to było epickie. Trzeba przyznać. Bystro wstrzelił. Ale też Vucinic odpowiedział tym golem. Dobra, też do usłyszenia. Zaraz skończymy odcinek. Pepe, no, dobra ocena. Trochę hajsów dostaliśmy. I znowu jeden punkt, no to jest w ogóle chore. Chore. Trzy punkty, dwa mecze. No musi być chociaż jedna wygrana, no, w tych dwóch pozostałych meczach. No nie chcę zostać w tej lidze, naprawdę. Nie zależy mi na tym, żeby remisować. Ale no co zrobić, jeżeli mamy przeciwnym teamie potężniejszych nieco, a Bystrow no zadupił, trzeba przyznać. Ale tak czy inaczej, kolejny mecz zapowiedział się całkiem ciekawie. Mnie się podobało, trochę pokomentowałem, a rzadko tak komentuję, prawie w ogóle, szczerze mówiąc. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego mecza. Tu coś oczywiście pewnie przegrałem, no wiadomo, bo chciałem sobie kupić tą kartkę 20, ale kupiłem już jedną, więc no spisał się Vucinic na medal. Gdyby nie ta główka, to byśmy już przegrali, a tak to znowu trzymamy kolejny trzeci remis. Wybaczcie, że te ciągłe remisy są, ale no po prostu ja nie mam na to wpływu. No może po części jest też mój wpływ. Ale po prostu, no, ten skład stara się ze wszystkich swoich sił. No, Buffon gdyby więcej i częściej bronił, to może byłyby te wygrane i byśmy dawno już byli w 9. lidze. Ale cóż poradzić. Gramy jak gramy, staramy się jak tylko możemy. 6 punktów, 2 mecze, 3 punkty do awansu.
jeżeli choć jeden mecz wygramy, to już od razu automatycznie zaawansujemy do 9 ligi i gdzie po prostu będziemy mogli dalej grać. I być może już nawet wam powiem, który już jest mój drugi skład, ale może nie w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo tak czy inaczej za obejrzenie tego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał ten mecz, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować, no i zachęcać mnie do tych meczy, bo i tak wczoraj nie było. Być może dzisiaj nawet dwa mecze nagram z FIFA, zobaczymy. To wszystko oczywiście zależy ode mnie. Jeżeli chcecie, żeby dzisiaj były dwa mecze, to możecie mi napisać w komentarzu i być może dzisiaj jeszcze nagram jeden mecz z ligówki i być może nawet dzisiaj byśmy zaawansowali do 9 ligi. Trzymajcie się, na razie, yo!